Dzień dobry, witajcie kochani w nowym vlogu. Dzisiaj będzie mocno, właśnie nie wiem, czy organizacyjnie. W każdym razie ja troszeczkę muszę zrobić prania, bo ręczników trochę się nazbierało po moich gościach cudownych, pościeli. No i cały czas, ale to cały czas rozmyślam, rozważam, czy gdzieś nie wyjechać na ten urlop i przeglądam oferty, szukam takiej, wiecie, odpowiedniej. Póki co jeszcze nic nie znalazłam, ale jestem dobrej myśli. Tak czy inaczej, ja muszę pójść do paczkomatu, bo muszę odebrać dwie paczki, więc w pierwszej kolejności śmieci, w drugiej kolejności paczkomat. No i może jeszcze pójdę do Biedronki, bo chciałam sobie dokupić, nie wiem, może żółty ser, bo widziałam, że jest fajnej promocji. I to chyba tyle z takich, wiecie, update'owych rzeczy, które muszę teraz z rana sobie poogarniać. A co będzie dalej? Nie mam pojęcia, nie mam planu zupełnie na tego vloga. Zobaczymy, będę działała tak jak zawsze na spontanie. Niemniej jednak cieszę się, że mogę tutaj po raz kolejny się z Wami przywitać. Przywitać z Wami tego vloga, więc zapraszam Was. Wy zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! Jestem, wróciłam, jestem cała upocona, więc zaraz tylko jak nagram ten food haul z Biedronki, to się rozbieram. I w dalszej części pewnie Wam pokażę te paczki. Ale tak, miałam małą awarię, ponieważ kupiłam sobie takie dwa, ja bardzo je lubię, te grani. Serki, no i jeden mi się rozbryzgał w siatce, więc musiałam parę rzeczy umyć. Gazetkę wyrzuciłam, paragon wyrzuciłam, a mówię Wam, no nic, food haul, czyli tak, dwa grani były, majonez wzięłam, była jakaś fajna promocja, wiecie, na trzy opakowania. Tutaj mamy jaką pojemność? 500 ml, więc jak się brało 3, no to za jedno się płaciło 8 z groszami. Ale ja stwierdziłam, bez sensu, wezmę jeden, gdzie ja będę, wiecie, te trzy słoiki trzymała. Nie ma po prostu nawet gdzie przechowywać tego. No więc zapłaciłam za niego chyba 10, niecałe 11 zł. Miałam fajną też zniżkę na te moje ulubione tuńczyki w oleju. A ja chyba 16 zapłaciłam. A, Magi wzięłam, 3 zł z groszami. Też była promocja na wkładki higieniczne, tego nigdy za wiele, jak wiecie. I teraz tak, wzięłam sobie tylżycki, bardzo lubię tylżycki ser. I żałuję, że w tych takich, wiecie, kilogramowych opakowaniach Światowit robi tylko Gouda. Wiem, być może Gouda jest najbardziej popularna i wiadomo, że częściej ludzie będą po nią sięgali. Niemniej jednak ja zawsze kochałam tylżycki. On jest taki śmietankowo-kwaśno-słony, więc ja to w nim bardzo, bardzo lubię. No ale wzięłam, mówię, rabacik jakiś był, więc też skorzystałam. Oczywiście moja ukochana herbata zielona z pigwą musiała wjechać. Big Active też jakaś promocja, 5 zł z groszami. Biskofy dawno u mnie nie było, więc są. A i teraz tak, Lupo, pamiętacie te ciastka? One były chyba tylko dostępne kiedyś w Lidlu, ale super, że Biedra również je ma. I powiem Wam, że jak byłyśmy na wyjeździe, pamiętacie ten film ze Szklarskiej Poręby? Ja tam Wam chyba tych zakupów nie pokazywałam, ale wzięłyśmy opcję z adwokatem. Okropne. Ja nie wiem, jak to można jeść. Być może ktoś lubi, być może ktoś bardziej preferuje tamtą wersję. Ja niestety nie. Tutaj jest ta jedna z moich ukochanych wersji, czyli z wiśnią. Wiem, że też niektóre z Was, przepraszam, bo panowie jakoś nie pisali, ale panie pisały, pisałyście dziewczyny, że właśnie wzięłyście tą wersję i rzeczywiście przepadłyście, że są genialne te ciastka, więc naprawdę gorąco je Wam polecam. Była też fajna promocja na grześki. Dawno grześków nie kupowałam i u mnie już w sumie brak jest jakichkolwiek wafelków. Tam jeszcze chyba ze dwie sztuki zostało mi mojego Dare.
O, wzięłam Grześki w tych opakowaniach 10 sztuk. Jak się brało dwa opakowania, to za jedno się płaciło 10 z groszami, więc wzięłam, będę miała zapas, wiecie, na dłuższy czas, a już nie będę na pewno zamawiała ich na Allegro. No i oczywiście wifon, ostra zupa wleciała. I to są wszystkie, kochani, zakupy. Dużo, jak widzicie, tego nie było. Jeszcze telefon. Już. Siateczka pusta i teraz mówię, idę się przebrać. Jeszcze żadnego śniadania nie jadłam, więc zaraz muszę to sobie coś tam zacząć ogarniać. Już mamy po 10, więc dużo rzeczy dzisiaj chcę też zrobić. Zobaczymy, czy mi się uda. Mówię, dużo prania, więc za chwileczkę się za nie biorę. Nie chciałam wstawiać, wiecie, jak pójdę do paczkomatu i do Biedry, bo ja wolę, żeby to pranie takie było świeżutkie od razu, zaraz jak pralka kończy prać, bo mam takie wrażenie, że jak ono leży, to wtedy jest takie zbutwiałe. Nie wiem, czy wy też tak macie. Dobrze, kochani, tyle. Uciekam. Widzimy się za chwilkę. Wiecie co? Tak mi się spodobał ten mój czajnik, że postanowiłam sobie zrobić zapas i tutaj zamówiłam sobie jeszcze jedną sztukę. W razie W, no bo te modele, wiecie, one się wyprzedają za jakiś czas, co jakiś czas, więc stwierdziłam, że skoro on jest na tyle ładny, no wiadomo, to też nie jest nie wiadomo jaka cena, a poza tym dobrze mi się sprawdza, ładnie wygląda i to jest model, którego ja gdzieś tam ostatnio poszukiwałam, to sobie wezmę po prostu jeden jeszcze zapasowy, schowam i w razie W, jak będę potrzebowała, ten mi się zniszczy, to wtedy sobie wezmę i użyję tego. Fajnie, że mi Karolina, Śnieżko, kochanie, bardzo Tobie dziękuję, że mi przypomniałaś, że ja ten biały czajniczek miałam niedawno, znaczy niedawno kupiłam i sprawdziłam dokładnie, jak kupowałam w listopadzie jakoś tak 20 któregoś. Sprawdzałam go na Allegro w tych moich zamówieniach. Więc w sumie teraz mamy sierpień, no to tak 8-9 miesięcy on mi posłużył, no niby długo, niby mało, niby krótko, ale biały, ja mam gaz, to się też naprawdę szybko brudzi, ja dużo używam wody przygotowanej, więc mój czajnik serio, ale no chodził non-stop praktycznie, więc powiem Wam szczerze, biel jest piękna, ale zapewne nie na gazówkę, być może na indukcji, on inaczej by się zachowywał, inaczej się zachowuje. Niestety z gazem jest tak, że te czajniki strasznie szybko łapią żółty kolor po prostu od spalania gazu. Stal nierdzewna, super. Pięknie wygląda, ja chyba kiedyś też miałam tylko takie stalowe i one serio długo mi wytrzymują. Poza tym umówmy się, takie czajniki do 100 zł to nie jest jakieś, wiecie, ajwaj. I wiadomo, że one będą się znacznie szybciej zużywały. Cena też mówi za siebie, więc no ja tutaj serio, ale nie oczekuję od takiego czajnika, żeby on mi służył przez kilka lat, ale chociaż ten rok, dwa lata uważam, że przy takim zużyciu, przy takiej, nie wiem, czy to mogę nazwać amortyzacji produktu, przedmiotu, no to rok taki czajnik powinien wytrzymać, więc ja tego tak naprawdę oczekuję od tego typu produktów. Jak wytrzymuje, jest super. Póki co używam go non-stop i serio, nie zawodzi mnie. Fajnie, że on ma 3 litry, duża pojemność. I powiem Wam szczerze, myślałam, że tych 3 litrów nie będę w stanie wypijać w ciągu dnia. A voilà! Jak mam weekend, sobotę, czy na przykład pracę zdalną, potrafię cały dzbanek takiej wody przygotowanej wypić. Dobrze, kochani, znikam, bo się rozgadałam na temat zwykłego czajnika. A może niezwykłego? Nieważne. W każdym razie na tę chwilę mogę go Wam polecić. Dziś naprawdę bardzo szybki obiad. To są te ogórki. One są chyba konserwowe. Takie zalewie ostro kwaśnej, tak mi się wydaje, z Biedronki. I sobie upiekłam w piekarniku rybkę. Dałam troszeczkę przyprawy do gyrosa. Odrobinkę soli. Polałam oliwą.
skropiłam delikatnie cytryną. Tak się zastanawiałam, czy jeszcze dać plasterek masła, ale myślę, że chyba nie i wystarczy, więc powiem Wam, że zaraz biorę się za to jedzenie. Przepięknie pachnie, więc jestem przekonana, że taka rybka będzie znakomita. Kupiłam sobie kolastynę, to jest mleczko do opalania, tylko teraz, dlaczego to jest po rosyjsku? No właśnie. No nic, w każdym razie to jest taki przyspieszacz do opalania, a być może jeszcze pojadę nad morze w tym roku, więc sobie jedno pakowanko wzięłam. Wzięłam sobie również miję i tutaj mamy 7 różnych olejków. Widzicie? Mam nadzieję, że widzicie. Jest olejek arganowy, kokosowy, ryżowy i tak dalej, i tak dalej. Postaram się to wszystko podlinkować, więc będziecie to mieli. Eucerin. O, tu coś takiego. Nie wiem, dlaczego tutaj jakieś takie... No dobra, i teraz tak, eucerin tutaj mamy ile? 200 ml? Tak, 200 ml. Też w miarę była dobra cena. To jest żel pod prysznic. Wzięłam sobie Dentix, taką pastę zwykłą do zębów. La Roche-Posay. I tutaj mamy 100 ml i to jest też żel pod prysznic, tak? Czy to jest do mycia twarzy? Kurczę, czas nie pamiętam, bo to robiłam. A nie, jest shower żel, czyli pod prysznic. Bardzo fajna pojemność, właśnie taka idealna na wyjazd. Więc może w tym roku jeszcze się przyda. I tu ostatnia rzecz. Czyściłam, sprzątałam, zaraz sobie nabrudzę. Ale z drugiej strony dobrze to zostało zabezpieczone. Tym razem olejek pod prysznic też marki Eucerin. No, zobaczymy. To opakowanie nie było drogie, więc stwierdziłam, że wezmę, wypróbuję 53% olejków naturalnych. Zobaczymy. Tak więc, kochani, całe moje zamówionko. Dużo tego nie ma, ale od czasu do czasu lubię takie zapasy sobie robić. Tym bardziej, że różne żele teraz pod prysznic do kąpieli mi się... Do kąpieli mam, przepraszam, do kąpieli mam, ale pod prysznic mi się pokończyły, więc stwierdziłam, że czas najwyższy to moją szafkę zasobami uzupełnić. Wszystko postaram się Wam podlinkować. Moi kochani, ja już jestem wykąpana, włosy umyłam. Trochę jestem czerwona, bo sobie zrobiłam mocny peeling. Dobra, te włosy tak jakoś mi się na razie układają. Związałam je byle jak, żeby tylko w miarę jakoś się wyglądać. Ale jeszcze tak zanim wyłączę kamerę i się już totalnie z Wami pożegnam, to chciałam Wam powiedzieć o dwóch bardzo fajnych produktach. Znaczy Marion to znacie, bo ja Wam kilkukrotnie pokazywałam ten olejek do włosów i bez olejku powiem Wam, że moje włosy nie dałyby rady, nie wyglądałyby tak jak wyglądają. I tutaj mam akurat wersję orientalną, olejek Macadamia i Yang Yang. Ale jakąkolwiek nie weźmiecie wersję, myślę, że będziecie z niej zadowoleni. To jest chyba jeden z przedostatnich olejków, bo jeden będę chciała sobie teraz używać, ale to chyba jest ten klasyczny arganowy. I wykończyłam jeszcze, spójrzcie, na krem Nivea Cum 10. Przepięknie, już tak słoiczek pusty, przepięknie pachniał. Miał kolor pomarańczowy, więc wiadomo, że witamina C. Bardzo fajnie komponował się praktycznie z każdym podkładem, nie miałam z tym problemu, nie rolował się, nie robiła mi się maska, więc super. Myślę, że jak będzie fajna promocja, to sobie po kolejny słoiczek sięgnę. I to były zużycia, natomiast kochani, kupiłam sobie świeczkę. Kolejna świeczka do mojej cudownej kolekcji świeczek Yankee Candle i to jest już taka wersja świąteczna. Ładnie pachnie, to znaczy powiem Wam, że ta świeca ona jest nieoczywista. Obawiam się, że ona może być bardzo delikatna, bo rzeczywiście nawet po otwarciu ten słoik rzeczywiście ma bardzo, ale to bardzo delikatną woń. Więc jeżeli są osoby, które nie lubią takich mocnych zapachów, to myślę, że z tego powinniście być zadowoleni. Aczkolwiek mówię, zobaczymy jak to będzie po odpaleniu.
bo nie zawsze te świece są oczywiste. I teraz tak, patrząc na rysunek, który my tutaj mamy, będzie nam się to kojarzyło na pewno z takimi ciastami świątecznymi, które mają mnóstwo w sobie cukru, pudru. I tak w pierwszym jakby takim odruchu czuć można rzeczywiście ten cukier, puder. Natomiast ja tutaj czuję taką masę waniliowo-śmietankową. Trochę też czuję, wiecie czego? Takich kwaśnych owoców, tylko ciężko mi jest je w jakiś sposób teraz diagnozować, bo to na pewno nie będą te owoce takie na pewno jak maliny czy nie wiem, poziomka, tylko to są takie owoce, kurczę, kwaśne, ale może coś jakby podchodziło pod granata? Tak. I na pewno też tutaj czuć trochę korzeni, ale tak naprawdę delikatnie. Kardamon, goździki, coś takiego. Nawet takie maślane te ciastka. O jakie mi chodzi? O herbatniki. No więc troszeczkę będzie, myślę, testów. Będę ją sobie jakoś jeszcze teraz przed świętami na pewno odpalę, żeby sobie ją przetestować. Mam jeszcze w koszyku na Allegro włożone dwie świece, ale na razie póki co zdecydowałam się na tę jedną. Poza tym, jak wiecie, albo nie wiecie, bo wiem, że jest tutaj dużo nowych osób, ja kocham markę Yankee Candle i mam ogromną kolekcję tych świec i co jakiś czas sobie ją zapalam. Zresztą jest u mnie na kanale film, w ogóle seria Otulona zapachem, w których mówię Wam o świecach. Daję Wam propozycje świec, czy to na jesień, czy na zimę. Jeżeli tutaj są jakieś takie świeczkomaniaczki, bądź też świeczkomaniacy, to zapraszam Was do tej serii. Może gdzieś tutaj Wam wyjedzie w proponowanych. I tam jest mnóstwo też takich ciekawych inspiracji. Mam też w ogóle kilka takich u siebie filmów na temat wosków, samplerów, więc naprawdę, każdy znajdzie coś ciekawego na moim kanale. W tej tematyce zapachowej u mnie tych filmów nie brakuje. Wiem, że się opóźniam, jeżeli chodzi o nagrywanie filmów perfumowych, bo tutaj jest kilka takich moich zwolenniczek właśnie tej tematyki, ale tak jak powiedziałam, będę stopniowo wracała do tej tematyki, bo ja ją po prostu kocham, ja to czuję, wiecie, zapachy, perfumy, to jestem ja. Ale dobra, to tyle kochani, jeżeli chodzi o tę część. Bardzo Wam dziękuję za dziś. No, a następnym razem zobaczymy się być może już nie z Warszawy, ale to jeszcze zobaczymy. Dziękuję pięknie, kochani. Przytulam Was jak zawsze bardzo mocno. No i co? Do miłego następnego. Ciao!